Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa, to gość Strefy FM Piotrków dzisiaj. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie, witam państwa. Przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Stachaczyk, dzień dobry. Panie prezydencie, ostatnio niektórzy zarzucają ze słuchaczy, czy ja wiem, czy to zarzut, stwierdzają, że mało pana prezydenta widać. Czy to zdaniem pana prawda, czy to takie odczucie słuchaczy? Widać, czy słychać w radio? W radiu, no, słychać mało, ale to do tego to są słuchacze przyzwyczajeni, że pan rzadko u nas bywa. Natomiast, no, częściej pan bywał na takich imprezach w mieście, teraz częściej widzimy pana prezydenta Andrzeja Kacperka. Czy to z czegoś wynika? Różnie to bywa. Dzielimy się po prostu obowiązkami. Bardzo często bywa tak, że równolegle są te podobne uroczystości, na których, no, prezydent czy wiceprezydent powinien być obecny. Czasami są to pracownicy urzędu, kierownicy referatów na przykład. Nie widzę tu jakiejś szczególnej absencji albo szczególnej aktywności z mojej strony. Jest to po prostu tak realizowane, jak potrzeby występują, tak? Panie prezydencie, jak ocenia pan miniony rok? Z punktu widzenia pana jako człowieka, jako prezydenta, jako zarządzającego miastem? Sądzę, że dla miasta był ten rok był naprawdę rokiem dobrym, bo udało się wiele inwestycji, remontów zrealizować. Państwo widzicie to gołym okiem, jak miasto się zmienia. I taka konsekwentna praca tego, co zrealizowaliśmy w poprzednich latach i teraz kontynuujemy. Mam tutaj na myśli m.in. Stare Miasto. A więc pokazujemy w ten sposób, że te cele, które sobie założyliśmy, zmierzamy do nich w sposób taki zdecydowany, bo wiemy też, jakie mamy marzenia. Tak, chcemy, żeby Piotrków Trybunalski był miastem wyjątkowym ze względu na swoją historię, wyjątkowe położenie i w dużym stopniu tę szansę wykorzystujemy, pozyskując również skutecznie pieniądze zewnętrzne, bo bez niej byłoby trudno tak dużo zrobić, jak zrobiliśmy to w ostatnich latach, również w roku 2013. No, ostatnio Piotrków jest w takiej równowadze, jeśli chodzi o promocję. Z jednej strony mamy super młodych ludzi, którzy świetnie promują nasze miasto, z drugiej strony mamy, no, niekoniecznie powód do cieszenia się, chociażby z powodu pana Trynkiewicza, który non-stop jest w telewizji, o którym słychać bez przerwy. Dlatego warto mówić o tych dobrych przykładach, o których pani redaktor wspomniała. Bardzo mnie to cieszy. Te osoby utalentowane, jednocześnie bardzo pracowite, wykazały się, zwyciężając, odnosząc laury w rozmaitych konkursach. Młodzi ludzie, to rokuje rzeczywiście taką, no, dobre perspektywy i nadzieje na przyszłość dla naszego miasta i dla naszego kraju. A o tych sprawach takich przykrych bardzo, w tym przypadku dotyczących również Piotrkowa, myślę, że dostatecznie dużo mówią media ogólnopolskie. Już zostawmy im to, zajmijmy się tymi dobrymi stronami. Ja nawet nie dlatego tylko mówię, że pan mówił o promocji miasta, a tutaj, no, jest równowaga. Dobrze, że jest ta równowaga. Dobrze, że nie tylko źle się mówi o Piotrkowie. Taka antypromocja. No, ale podobno nieważne, jak się mówi, ważne, że się o kimś czy o czymś mówi wtedy słychać. Panie prezydencie, uchwalony budżet. Jest pan zadowolony? Jest to budżet na miarę naszych możliwości, ale jednocześnie zadowolony jestem z tego tytułu, że jest to, nie mam wątpliwości, budżet prorozwojowy. Ale taki optymistyczny, pesymistyczny? Nie, on jest realny. Na miarę naszych możliwości. Jest to budżet realny, ale jednocześnie stawiający konsekwentnie dalej na rozwój. 35% wszystkich wydatków to wydatki na inwestycje, ale jednocześnie bezpieczny, czyli realizujemy wiele inwestycji, również w oparciu o pożyczki i kredyty, ale na poziomie bezpiecznym. Tutaj mówią o tym bardzo konkretnie wskaźniki. Od tego roku zmienił się nieco sposób obliczania wskaźników, które wskazują na to, czy miasto jest w dobrej kondycji finansowej. No właśnie, i damy sobie z tym radę? Bezwzględnie tak. I te wskaźniki mamy dobre. Ja przytoczę takie dwie liczby. To obciążenie dochodów spłatą długu czy obsługą kredytu. Dopuszczalne w przypadku naszego miasta wliczone jest grubo ponad 8, a my mamy niewiele ponad 5, także ten wskaźnik jest naprawdę bezpieczny. A biorąc pod uwagę ilość pieniędzy, które przeznaczamy na inwestycje, poczynając od modernizacji oczyszczalni ścieków, która jest taką największą inwestycją, ale bardzo istotną, dzięki której będziemy mieli naprawdę jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni w kraju i dzięki temu nie będziemy płacić tak dużych opłat za wodę i ścieki, jakbyśmy płacili, gdybyśmy tego nie zrealizowali. Ale będą podobno wysokie te rachunki, panie prezydencie. Czy
One, tak jak w całym kraju, będą niewątpliwie wyższe. Na razie w tym roku, znaczy może inaczej, jak Państwo wiecie, w ostatnich miesiącach nie było tej podwyżki. Jeśli będzie, na pewno nie będzie ona jakaś istotna, natomiast trzeba się liczyć z tym, że ten wzrost cen w najbliższych latach będzie miał miejsce nie tylko w Piotrkowie, ale również w całym kraju. Panie Prezydencie, to powiedzmy, ile wynosi budżet na bieżący rok? 221 milionów to dochody, natomiast strona wydatków to ponad, przepraszam bardzo, bo ja, no właśnie, ja się z 2006 roku przytaczam liczbę. 400 milionów złotych to jest budżet na rok 2014. Ja wrócę na chwileczkę do tych inwestycji, bo wspomniałem, że 35% z tej kwoty, którą wymieniłem, wydajemy na inwestycje, a ograniczyłem się tylko i wyłącznie do największej inwestycji, jaką jest rozbudowa oczyszczalni ścieków. Natomiast ważne, żeby w tym miejscu wskazać na inwestycje istotne z punktu widzenia Starego Miasta, ale również wskazujące na to, że dbamy o Piotrków Trybunalski praktycznie pod każdym względem. Rozpocznę tutaj od budowy nowych mieszkań. Najpierw to budynek komunalny przy ulicy Zamurowej. Wiąże się to z nowymi mieszkaniami w ilości 16. Natomiast tutaj sposób przydziału tych mieszkań jest tak o tyle istotny, że będziemy te mieszkania oferować tym ludziom, którzy już w naszych zasobach mieszkają, zechcą w dobrym stanie dotychczasowy lokal zajmowany, który zajmują jako najemcy, oddać. Będziemy mogli go przydzielić kolejnym osobom oczekującym na liście. Natomiast te osoby będą mogły dysponować lokalem o nieco wyższym standardzie. Będzie się wiązało to też z nieco wyższymi opłatami czynszu. Nieco większymi niż one. Panie Prezydencie, będą mieszkania. Ja przepraszam, że poganiam, ale my mamy dużo, a czasu mało. Oprócz budynku komunalnego przy ulicy Zamurowej, który jest zlokalizowany na starym mieście, 60 mieszkań będziemy budować w systemie TBS-u przy ulicy Wojska Polskiego. Natomiast w ramach drugiego etapu projektu Trakt Wielu Kultur 2, przepraszam, będziemy realizować przebudowę ulicy Starowarszawskiej wraz z mostem. To również drugi odcinek Polskiej Organizacji Wojskowej. Państwo wiecie, że skończyliśmy właściwie teraz przy ulicy Grota Roweckiego od Wojska Polskiego. Teraz ta druga część od Grota Roweckiego do ulicy Słowackiego będzie wykonywana. To również kamienica przy ulicy Sieradzkiej, gdzie mieści się ośrodek działań artystycznych, taka kompleksowa rewitalizacja, budynek pierwszego liceum, wreszcie elewacja Zamku Królewskiego. Panie Prezydencie, a co z oczyszczalnią ścieków? Czy skończymy ją na czas? Mówię, skończymy jako miasto, bo Państwo mówiliście, ma być maj tego roku. Czy uda się? Tak, na ten moment ten termin nie jest zagrożony, a więc wszystkie prace zaplanowane powinny być zrealizowane w takim terminie, jak pani wymieniła. Myślę, że warto dokończyć, jeśli pani pozwoli. Ja wiem, tylko że ta lista może jest długa, a ja jeszcze chciałam tutaj, ale bardzo proszę. To tak krótko, już naprawdę w dużym skrócie, to również termomodernizację piotrkowskich placówek oświatowych, związane również z przyłączeniem do ciepłociągu miejskiego, to między innymi zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 6, przedszkola numer 24-26, to ostatnie połączone z taką rozbudową, szkoła podstawowa numer 13. Ale przyłączając nasze obiekty do ciepłociągu, pamiętamy również, żeby tworzyć warunki do przyłączania się do sieci miejskiej również innych instytucji, również instytucji prywatnych, między innymi budynek KRUZ-u, który będzie zlokalizowany przy ulicy Kirii-Skłodowskiej, w niedługim czasie będzie z naszego ciepła korzystał. Ważną, myślę, oczekiwanym działaniem to rewitalizacja Parku Księcia Józefa Poniatowskiego. Będziemy chcieli pozyskać pieniądze z Funduszu Ochrony Środowiska, aby przebudować te alejki, odnowić również to, co wiąże się z otoczeniem. I taki kompleks sportowo-rekreacyjny, o którym mówiliśmy już zapowiadając budżet na rok 2014, pomiędzy ulicą Belzacką a Aleją Sikorskiego, albo inaczej można powiedzieć pomiędzy basenem a halą sportową i zespołem kortów. W tym roku to pierwszy etap. Mamy w budżecie zarezerwowaną kwotę, jak dobrze pamiętam, około 1 000 000 zł.
I w ramach tych pieniędzy wykonamy łącznik drogowy z nowymi miejscami parkingowymi i przebudową tego, co pod ziemią, bo tak do każdej inwestycji drogowej podchodzimy, że jeśli jest coś do zrealizowania w ramach infrastruktury podziemnej, to to oczywiście w dbałości o nasz majątek realizujemy. To tylko będzie... wie pan, panie prezydencie, że z tym sportem w naszym mieście to jest tak cienko, że tak trochę ta polityka oświatowa w stosunku do dzieci jest marnie realizowana, znaczy, jeśli chodzi o sport. To jest subiektywna ocena. Sądzę, że te nasze działania dotyczące sportu od najmłodszych lat do sportu seniorskiego, już takiego zawodowego, pokazują, że staramy się, aby był on na możliwie jak najwyższym poziomie. Oczywiście każdy może tu za każdym razem mieć swoje zdanie i mówić, że można byłoby lepiej. I tak, i tak w każdej dziedzinie. Ja tylko dokończę temat dotyczący tego łącznika, bo to jest istotne nie tylko na, nie tylko ze względu na to, że tam będziemy budować kompleks taki sportowo-rekreacyjny, dodatkowy. Natomiast będzie to takie połączenie pomiędzy ulicą Sikorskiego, Aleją Sikorskiego a ulicą Belzacką. Bardzo ważne z punktu widzenia komunikacyjnego, dlatego że tam no, tworzy się czasem taki tłok, jeśli chodzi o auta i stwarza to wiele kłopotów, zwłaszcza dla tych, którzy dojeżdżają i do osiedla, i do tych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Panie prezydencie, budżet na ten rok, powiedzmy jeszcze raz. 400 milionów złotych. A wydatki? Więc może ja się posłużę konkretnymi liczbami. Dochody mamy dokładnie, żeby już 399,5 miliona złotych, wydatki 445 milionów złotych. Czyli no jest różnica. Skąd pokryjemy tę różnicę? Skąd miasto pokryje? To między innymi kredyt, ale proszę pamiętać o tym, że w lutym już będziemy mogli dzielić wolne środki. To taka operacja, którą wykonujemy za każdym razem na początku nowego roku budżetowego. I zarówno zobowiązania po stronie długu, jak i tego potrzebnego kredytu będą niewątpliwie mniejsze, bo zawsze taką operację wykonujemy w lutym, najpóźniej w marcu. Ja myślę, że się w lutym uda to zrealizować. Również włączając do budżetu nowe inwestycje ważne dla mieszkańców Piotrkowa. Czyli nie boi się pan tej różnicy? Te 46 milionów nie będzie problemu, żeby pozyskać? Absolutnie nie. To jest sytuacja, która nie towarzyszy tylko tej chwili obecnej, tylko każdego roku w podobny sposób przygotowujemy i realizujemy budżet. Pan powiedział, że na inwestycje to jest prawie 154 miliony, natomiast na wynagrodzenia jest prawie tyle samo trzeba przeznaczyć. Musi być w budżecie około 143 milionów. Czy to tak musi być, że budżetówka musi tyle wydawać, ile na inwestycje? Proszę mi wierzyć, że u nas te pensje naprawdę są bardzo umiarkowane i w urzędzie, ile przeciętnie urzędnik zarabia? I w jednostkach podległych. No, nie chciałbym. Ale jaka jest przeciętna pensja? Ja nie mówię ta najwyższa i ta najniższa, ale tak, panie prezydencie, około, bo ludzie różne rzeczy mówią. No niech się dowiedzą w końcu. Wie pani, ja może tak zrobimy. Nie? Ja, jeśli pani sobie tego życzy, to ja poproszę, żeby kadry w zakresie urzędu i plus to, co wynika z płac w jednostkach podległych, taką kwotę podały, bo ja dzisiaj... No rozumiem, mogę, ale sporo. Musi pan przyznać, panie prezydencie, że to jest dużo jednak. Ja wiem, że tak musi być. Tak można powiedzieć, że przecież ludzie są opłacani. Dobrze, że pani redaktor powiedziała, że tak musi być. Po prostu są to wydatki stałe, tak? Niezależnie od tego, czy tych inwestycji się realizuje mniej czy więcej, to one są na podobnym poziomie. Wiadomo, że jest taki okres, kiedy tych inwestycji się mniej realizuje, to wtedy można i ten poziom zatrudnienia nieco ograniczyć, ale nieco. Natomiast są pewne zadania, które są przypisane dla samorządu terytorialnego i one niezależnie od koniunktury gospodarczej muszą być wykonywane, muszą być realizowane, mieszkańcy muszą być obsługiwani i ten poziom wydatków na odpowiednim poziomie musi się kształtować. Szczerze mówiąc, jesteście ogromnym pracodawcą, bo to jeden z większych pracodawców na terenie naszego miasta. Ja myślę, że taka sytuacja, kiedy na podobnym poziomie, chociaż zwracam uwagę, że zatrudnienie w Urzędzie Miasta jest w tej chwili na poziomie około 270 osób. Jest to mniej niż przed laty, kiedy dochodziło nawet do 300. A w ramach takiej dbałości o pieniądze publiczne zwrócę uwagę, że chociażby
ograniczenie zatrudnienia wśród pracowników administracyjno-obsługowych oświaty, która jest takim działem no, pochłaniającym najwięcej pieniędzy. To zatrudnienie spadło o kilkadziesiąt osób od roku 2011. To wskazuje, a proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie zlikwidowaliśmy żadnej szkoły, a jeśli chodzi o liczbę budynków, ograniczyliśmy tylko i wyłącznie o jeden. Panie prezydencie, będzie pan startował w zbliżających się wyborach? Ja podobnie zawsze odpowiadam tego rodzaju pytania. Stawiam się do dyspozycji piotrkowian. Chcę służyć naszemu miastu. No ale to jest pana decyzja. Dopóty będzie, że tak powiem, takie zapotrzebowanie ze strony ludzi, a ja będę miał na to siły. Czy ja dobrze zrozumiałam, że tak? I na ten moment swoją osobę stawiam do dyspozycji i chcę dalej służyć dla naszego miasta. Czy to oznacza, że w pewien sposób już pan zaczyna kampanię? Znaczy, tą kampanię to niektórzy zaczęli już za mnie, tak? Ja realizuję swoje obowiązki, możliwie jak najlepiej potrafię. A jak zrozumieć to, że za pana zaczęli tę kampanię? No takie, pani redaktor, wie, że takie różne wydarzenia miały miejsce w tym roku. Znaczy w tym minionym? Tak, tak. Czy chodzi panu o referendum? W minionym, między innymi, tak. Ale to proszę zwrócić uwagę, że zaraz po poprzednich wyborach... Ale to chyba rodzaj doświadczenia nawet niezłego. W pewien sposób, co nie zabija, to wzmacnia. Zaraz po poprzednich wyborach, czyli tych, które odbyły się w roku 2010, pewnego rodzaju działania, które można nazwać kampanią, przez grupę ludzi zostały uruchomione, tak? A ja, tak jak pani zwróciła uwagę i nawet tu na początku taką uwagę pani skierowała, że gdzieś tam się może mniej pokazuje, czy za mało realizuje to, co do mnie należy i naprawdę ciężko pracujemy nad tym, aby dbać o nasze miasto, aby je rozwijać, aby ci, którzy przyjdą po nas, nie musieli się wstydzić tego, co zostawimy, a no, mieli szacunek do tej pracy, którą my przez te lata wkładamy. Panie prezydencie, jedną kampanię ma pan za sobą całą, znaczy nie kampanię, całą, cały po prostu okres rządzenia. Teraz ten dobiega końca i ewentualnie czeka pana następny. Który zdaniem pana okres rządów w Piotrkowie może być dla pana najtrudniejszy? Bo na pewno pan analizuje pierwsze 4 lata, kolejne 4 lata, które się kończą i następne ewentualne 4 lata. Jak pan myśli, który okres dla pana może być najtrudniejszy? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, ja powiem tak, tak szczerze, każdy dzień jest niełatwy, bo tych decyzji trudnych, poważnych i takich, kiedy i ja i moi współpracownicy mamy wiele dylematów, tak żeby podejmować takie decyzje, które są ważne, które są potrzebne, czasami i konieczne w danym momencie, a niekoniecznie te, które są oczekiwane zwłaszcza przez jakąś grupę ludzi, prawda? Licząc tylko i wyłącznie na poklask, można byłoby podejmować takie decyzje i myślę, że nawet by mogło to procentować w wyborach, tak? Ale patrząc perspektywicznie, no właśnie, trzeba podchodzić do sprawy odpowiedzialnie, tak? Nie zastanawiał się pan jeszcze na tym, który okres? Takiej analizy nie zrobiłem, ale skoro już mówimy o tym, to ja powiem w ten sposób, że I warto, korzystając z anteny, żeby no, z taką też wyrozumiałością podchodzić do działań, które my jako samorząd podejmujemy, bo czasami gdzieś tam kuje w oczy i ktoś powie, no tyle czasu, jakaś tam droga nie jest zrobiona. Ja podam chociażby przykład ulicy Sienkiewicza, która jest w centrum miasta i sam jakby martwię się z tego powodu, że ona jest jeszcze w takim stanie. Ale nie wszystko zależy od nas jako od samorządu, bo są również gestorzy sieci, właściciele takich sieci jak gazownia, jak telekomunikacja i my oczywiście moglibyśmy zrobić pełen remont, a później jak będą te prace wykonywane przez te instytucje, które wymieniłem, no trzeba będzie po prostu zniszczyć przynajmniej częściowo to, co zrobiliśmy. Moglibyśmy to zrobić, licząc na poklask w bieżącym roku, w następnym, ale jeśli za 2-3 lata będą wykonywane prace, a mamy sygnały, że będą, chociażby w zakresie gazowni, to nas wstrzymuje, żeby zrealizować taki gruntowny remont ulicy Sienkiewicza, to później byłyby takie osoby i miałyby uzasadnione racje mówić, po co to robiliście, tak? Także to jest taka sztuka podejmowania decyzji niekoniecznie skierowanych na dobry odbiór społeczny, ale takich, które będą służyły miastu nie tylko w bieżącym roku, ale przez wiele następnych lat. Panie prezydencie, musimy dziś kończyć. Jeszcze nie zostali poruszony temat ciepłowni, biblioteki, ale ja myślę, że takich tematów jest dużo. Powinniśmy do nich wracać. Dzisiaj powiedzmy, że musimy na tym etapie skończyć. Z przyjemnością porozmawiamy jeszcze na te tematy, o których pani redaktor powiedziała, ponieważ mamy
pierwszy miesiąc nowego roku i po początek, więc pozwólcie Państwo, że złożę najlepsze serdeczne życzenia, bo na tej antenie jestem po raz pierwszy w tym roku. Wszystkiego dobrego radiosłuchaczom i Państwu. Ale oczywiście. Nie ostatni, Panie Prezydencie. Mam nadzieję, że nie. Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa, był gościem Strefy FM Piotrków, a to było o tym się mówi. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.